Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak. Koniec matur i gra Lego The Hobbit zrobiły swoje. Wygrzebałem saszetkę, która w szafce leżała zdecydowanie zbyt długo. Dziś więc recenzuję dla was saszetkę Hobbit seria druga, sprowadzaną do Polski przez Kobi. W środku, tak samo jak w przypadku pierwszej serii, z której przedstawiłem wam przecież aż trzy saszetki, znajdziemy dokładnie odwzorowaną figurkę jednej z postaci z filmu wraz z podstawką w jednym z trzech metalicznych kolorów. Przód opakowania zachowuje układ saszetki z serii pierwszej, jest również wykonany z tego samego materiału i jest tej samej wielkości. Różni się tylko kolorystyką oraz malutkim numerkiem zapisanym w tym kółeczku oraz oczywiście logiem filmu. Przyjrzyjmy się więc temu bliżej. Ciekawe, czy postaci, które tutaj widnieją, to dokładnie te, które możemy znaleźć w środku. Ja osobiście najbardziej liczę na to, że w drugiej serii znajdziemy te krasnoludy, które nie zmieściły się w kolekcji w serii pierwszej. Powiem, z tych saszetek mogliśmy uzyskać jedynie 6 na 13 członków kompanii Torina. Jako że z tyłu nie ma się za bardzo czemu przyglądać, no może poza informacją wyprodukowano w Chinach, która jednak w przypadku nieklocków nie jest aż tak istotna, możemy spokojnie przejść do procederu uroczystego otwierania saszetki. No to tak, pierwsze spostrzeżenia. Ten srebrny jest zupełnie innym srebrnym niż ten, który widziałem w pierwszej serii i zdecydowanie mniej mi się podoba. Ta figurka była na liście figurek, które możemy trafić w pierwszej serii. No i trzecie spostrzeżenie. Jeżeli druga seria to tak naprawdę pierwsza seria ze zmienionym opakowaniem i zmienionym sposobem malowania, to mam szczęście, bo nie mam powtórki. A teraz koniec zgadywania. Czas na fakty. Sprawdźmy, jakie figurki wchodzą w skład drugiej serii. Było. 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 Wszystko wskazuje na to, że druga seria figurek Hobbit to tak naprawdę pomniejszona seria pierwsza. No i patrząc na tę przeźroczystą postać, bo niestety wszystkie pozostałe są srebrne, całkiem niewykluczone, że także właśnie ze zmienionymi kolorami. Dobra, już mnie oświeciło, to jest niewidzialny Bilbo Baggins z pierścieniem, a pozostałe figurki są po prostu z mitrilu. Przechodząc już do meritum, oto i nasz bofur krasnolud. Możemy tutaj dostrzec liczne detale, a na samej podstawce widnieje z przodu napis Bofur Krasnolud. Postać, tak samo jak pozostałe, które wam pokazywałem, jest dopracowana naprawdę w najmniejszych szczegółach. Znajdziemy tutaj więc zarówno kitka wystającego spod czapki naszej postaci, jak i torbę tudzież sakiewkę. Jako wyposażenie otrzymujemy oczywiście Kilof. I jak w przypadku niemal wszystkich akcesoriów w tych figurkach, jest on lekko wygięty. Tutaj jednak jest to znacznie mniej widoczne niż w przypadku miecza Thorina czy laski Gandalfa. Całokształt prezentuje się całkiem nieźle, jedynie sposób malowania sprawia, że figurka wygląda o wiele bardziej kiczowato niż w przypadku tych figurek z serii pierwszej, które posiada. Reasumując, seria druga saszetek Hobbit sprowadzanych do Polski przez Kobi to tak naprawdę seria pierwsza, tyle że figurki są w innym kolorze. Tak więc jeśli już ktoś pokusił się o figurkę lub kilka figurek z serii pierwszej, seria druga jest dla niego zupełnie nieatrakcyjna. Jeśli ktoś natomiast jest fanem Hobbita, nie załapał się na serię pierwszą figurek z tej serii i nie ma możliwości zakupienia figurki z pierwszej serii, to serię drugą jak najbardziej polecić mu mogę. W końcu figurki są solidne i dobrze prezentują się na półce. To było na tyle na dzisiaj, my widzimy się w następnym materiale, trzymajcie się.